20 stycznia 2019 Poznań. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak wyglądają te przymiarki do generalnego remontu. Jak widzimy, to miejsce, które ma być rzekomo dla inwalidów, zmierzyliśmy, jest za wąskie. Powinno być całe niebieskie i obramowane białymi liniami. Tak wygląda z przepisów. Prawdopodobnie jedyną właściwą tutaj historią to jest ten symbol osoby niepełnosprawnej. To jest kolor niebieski. O. Oznakowanie pionowe. Elegancko. Nie można się do niego przyczepić. Nawet wszystkie nalepki są z tyłu. A naszą uwagę zwróciły takie jakby nagrobki przy drzewach. Mamy nadzieję, że one na wiosnę zginą. Są po to, żeby psy nie obsrały. No tutaj mamy taką ciekawostkę. Takie słupki jakieś. Jaki jest cel tych słupków, to nie bardzo wiadomo. Albo po pijaku były ustawiane, albo też jest to jakaś wizja jakiegoś wielkiego artysty. No, przyjechaliśmy trochę wcześniej. Widzę, że tu prace trwają. Gołębie już się domowiły. No więc sobie jedziemy, bo tutaj tą kostkę, którą tutaj umieszczono, to już wielokrotnie opisywano, więc sobie odpuścimy. Przyjedziemy za jakiś czas. Dziękujemy.